Leokadia Słopiecka, profesor Czesław Dudka i Daniel Sip to zasłużeni dla miasta Wałbrzycha. Tytuł jest przyznawany najbardziej wyróżniającym się Wałbrzyszanom, których dokonania na stałe wpisały się w historię miasta. Tytuł zasłużonego dla miasta Wałbrzycha to honorowe wyróżnienie przyznawane Wałbrzyszanom, którzy dzięki swoim zasługom i bogatym życiorysom zasłużyli na miano wyjątkowych obywateli naszego miasta. Oznaczenie ma charakter prestiżowy, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Myślę, że to ma oczywiście charakter honorowy, symboliczny. Jest wyrazem pozytywnych uczuć, emocji wobec tych osób, które na pewno są w naszej społeczności wałbrzyskiej wyjątkowe. Wyjątkowe przez swoją pracę na rzecz miasta, ludzi. Wyjątkowe z powodu swoich pasji. Wyjątkowe z powodu tego, że tworzą historię naszego miasta. Na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat takich osób nie było aż tak wiele. Takich instytucji nie było aż tak wiele. Więc myślę, że to ten tytuł ma znaczenie takie poważne. Jedną z wyróżnionych jest pani Leokadia Słopiecka. Urodziła się 26 lutego 1920 roku w miejscowości Podstoła w województwie kieleckim. Od najmłodszych lat pracowała w gospodarstwie rolnym i opiekowała się młodszym rodzeństwem. Ukończyła szkołę podstawową, także 5-letnią szkołę krawiecką w Kielcach i otrzymała dyplom mistrzowski. Z chwilą wybuchu wojny wróciła na wieś, gdzie wykonywała swój zawód. Jako krawcowa miała liczne kontakty ze swoimi klientami i pod przykrywką usług krawieckich podejmowała działalność konspiracyjną. Spotykali się u niej w tym czasie akowcy i bechowcy. Ukończyła kurs sanitariuszki i łączniczki. 19 grudnia 1943 roku o świcie niemieckie wojsko toczyło wieś. Sama z 4-miesięcznym synkiem i ojcem przebywała w tym czasie w domu. Niemcy mieli listę osób przewidzianych do aresztowania, w tym panią Leokadię i jej męża. Po wojnie pani Leokadia Słopiecka osiedliła się wraz z mężem na wsi w pobliżu Wałbrzycha, gdzie prowadziła gospodarstwo rolne, a w 1950 roku przeniosła się do Wałbrzycha. W 2005 roku została w Wałbrzychu wolontariuszem roku, gdzie motto swojej działalności społecznej określiła powiedzeniem: chcę być potrzebna do końca moich dni. To dla mnie wielką satysfakcję. Pracuję i staram się jak mogę. Ja jestem prezesem Dolnośląskie Stowarzyszenie Opieki nad Byłymi Więźniami Obozów Koncentracyjnych. No i opiekuję się. W tej chwili mam 40 obłożnie chorych osób w dawnym województwie wałbrzyskim. Wszystkich odwiedzam 2 razy do roku, obowiązkowo. Kolejny zasłużony Daniel Sip urodził się 11 marca 1940 roku we Francji. W 1946 roku przyjechał do Polski. W 1954 rozpoczął pracę w katowickim przedsiębiorstwie budownictwa przemysłu węglowego, a w 1957 we wrocławskim przedsiębiorstwie budownictwa przemysłowego. Obecnie jest właścicielem 3 firm w branży budowlanej, handlowej i hotelarskiej. Obecnie we wszystkich spółkach zatrudnionych jest ponad 300 pracowników w różnych branżach. Firma budowała również budynki mieszkalne w dzielnicy Piaskowa Góra i Podzamcze. Firma brała udział w budowie szpitala imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu. Jest również budowniczym wielu kościołów, m.in. Piotra i Pawła, Podwyższenia Krzyża na Podzamczu, Świętej Rodziny na ulicy Bema i innych. W tym roku SIP będzie obchodzić 60-lecie swojej pracy zawodowej. Od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej SIP niesie pomoc i wspiera różne instytucje, np. domy dziecka, przedszkola, szkoły publiczne, fundacje oraz osoby indywidualne. W miarę możliwości przekazywane są materiały budowlane, środki pieniężne oraz udzielana jest fachowa pomoc przy realizacji np. prac remontowych. Roztacza również szeroką opiekę nad wałbrzyskimi instytucjami kultury. Wspiera organizacje charytatywne poprzez organizowanie dobroczynnych imprez. Jest to satysfakcja tego typu, że doceniają człowieka, że człowiek jest potrzebny, że człowiek jest szanowany, a to widać tutaj nawet, bo tyle gratulacji, ile ja tu otrzymałem, no to jest to dla mnie budujące i powoduje to, że ja tym bardziej będę ekspresywny i będę bardziej się starał jeszcze ludziom pomagać. Zaszczytny tytuł otrzymał także profesor Czesław Paweł Dudka. Nieobecny podczas uroczystości profesor jest z wykształcenia filologiem, historia i teoria literatury. Absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończył studia w 1965 roku, obronił doktorat w 1978 i uzyskał habilitację w 1990. W 2000 roku został profesorem nauk humanistycznych. W 1999 roku związał się z Wałbrzychem jako rektor założyciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa. Funkcję pełnił do 2008 roku. Za całokształt działalności, budowę
i rozwój pierwszej publicznej państwowej wyższej szkoły zawodowej został wyróżniony honorowymi tytułami. Zasłużony dla powiatu wałbrzyskiego 2006, zasłużony dla państwowej wyższej szkoły zawodowej im. Angelusa Silizusa w 2008 roku oraz honorowy obywatel Polanicy w 2004 roku.